Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Na kanale znajdziecie horoskopy, serię pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź. Na shortsach są karty dnia, zapraszam, ale również i takie motywacyjne, również cytaty i wiele, wiele innych treści, które mogą Was zaciekawić. Jest również nauka tarota, jest też aspekt numerologiczny, też są prezentacje kart tarota, a także Wasze pytania, moje odpowiedzi, gdzie Wy wysyłacie pytania do moich kart, a ja Wam staram się odpowiedzieć na te Wasze pytania przy interpretacji właśnie kart zastosowanego rozkładu do stricte tego pytania. Tu macie informacje na temat możliwości form kontaktu z moją osobą, ale również i adres do strony, a także macie informacje tutaj dotyczące kursu tarota, który został przeze mnie nagrany. Jest możliwość wykupienia dostępu do tych części. Więcej informacji, rzecz jasna, na stronie. Jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam i gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania, klikania również w łapeczkę, jeżeli Wam się podobało. Jeśli ten horoskop Wam się, horoskop, a w zasadzie charakterystykę byka spodoba, to bardzo proszę o podanie tegoż filmu dalej. A dzisiaj, jak już po tytule widzicie, postaram się zrealizować film pod tytułem Czego nie wiesz, a masz o sobie usłyszeć. I dzisiaj będziemy opisywali charakterystykę byka przez pryzmat kart tarota. Tak jak karty tarota widzą ten znak zodiaku, cechy osobowościowe i bardzo proszę na dole w komentarzu napiszcie, jak to z Wami rezonuje. Również na końcu zastosuję tak zwany rozkład, który będzie podpowiedzią, wskazówką, co macie o sobie na ten moment też usłyszeć. No to co? Przekładamy podgląd na karty. Mam tu przygotowane karty. Mamy tutaj arcykapłankę Rydwana, kartę Sprawiedliwości, kartę Pustelnika, Słońce i kartę Kochanków. Karta kapłanki jest kartą, która mówi o tym, że byki, w większości w każdym razie, mają niesamowitą intuicję. Gdybym tutaj stosowała tak zwanego liczenia skróconego, to tutaj by wyszło, że byki mają zdolności prorocze. A mogą też krakać, na zasadzie wiedzą, że coś się stanie i tak też będzie. Bardzo często też, bo tutaj byłaby kwestia, zamiast sprawiedliwości byłaby też tutaj właśnie kapłanka, gdybym to skróciła. I gdybym to skróciła, to tu byłby pustelnik, tu byłby pustelnik, tu byłby księżyc. To też osoby, które świetnie umiałyby zinterpretować sny. Ale również to są osoby, które potrzebują stosowania granic. Byki, mówi się, że są uparte, ale czy ta upartość jest taką dla samego upierania się? Jeśli ktoś wybieruje w negatywie, to co i owszem. Jeśli nie, to po prostu one określają, czego chcą i w którą stronę chcą zmierzać, czego potrzebują, żeby mieć tak zwane poczucie szczęśliwości i na co już wobec siebie sobie nie pozwolą. Patrząc jednak w karty, karta kapłanki jest kartą intuicji, wiedzy tajemnej, ale również i mogą mieć tak zwane przeczucia. Karta Rydwana jest to karta, która mówi o tym, że byk dobrze, żeby szedł ramię w ramię z innymi, żeby też nie czuł potrzeby, nazwijmy to, funkcjonowania w czyimś cieniu, ale również nie pchał nikogo za siebie. Także to jest też kwestia takiego idź ramię w ramię. Nie bój się iść ramię w ramię, możesz mierzyć się z najlepszymi, ale też pamiętaj o tym, żeby nie stało się coś takiego, co mówi o tym, że zachłyśnięcie powoduje tak zwane rozliczanie, otoczenie cię z tego też rozliczy. Rydwan też jest przy karcie kapłanki, karcie właśnie sprawiedliwości, mówi o tym, żeby tutaj zwracać uwagę w relacjach międzyludzkich na to, czy ktoś nie jest zazdrosny o Twoje sukcesy materialne, zawodowe, czy też sukcesy, nazwijmy to, z innych sfer, być może hobby tworzysz i to stało się też Twoją, nazwijmy to, Twoim sukcesem, żeby tutaj w relacjach uważać na tak zwaną zazdrość, jeżeli chodzi o sukcesy.
Karta Sprawiedliwości, i tutaj jest to takie łamane, tak? O co chodzi? Potrzebują też takiego punktu zaczepienia. Byki mają też taką tendencję, jak idziesz do innych, to do ciebie też wraca, ale byk również nie traktuje innych źle, tylko z tak zwaną wzajemnością. Również byki, i tu jest ta sprawiedliwość łamana na wibracje, które się tutaj w ukryciu pokazują, a byki, które mają w kluczu wcielenia 8, uważajcie na tendencje manipulacyjne. Możecie mieć to po prostu w sobie, że zauważycie, że takie, nazwijmy to, lawirowanie może wam otwierać różne ścieżki. Unikajcie tego, bo z tego zostaniecie rozliczeni. Karta pustelnika to jest karta, zobaczcie, mamy tutaj kapłankę, pustelnika i kochanków. Wiele pustelników będzie umiało parować, wielu pustelników, wielu byków będzie umiało parować ludzi, będzie widziało, czy tych dwoje do siebie pasuje, ale również wiele byków będzie miało możliwość wskazywania innym ścieżki, ale pamiętajcie o tym, aby to szło w pozytywie, warto, żeby byki to realizowały w tak zwanym przyzwoleniu z drugiej strony. Nie na zasadzie ty słuchaj, nie pasujesz do niego, a ci nikt o zdanie nie pytał, to nie w tę stronę. Zatem, jeżeli będziesz pytany byką, to możesz jak najbardziej swoją wiedzą, swoim przeczuciem wskazać innym drogę. Mam też wrażenie, że tutaj współprace z bykiem mogą się fajnie realizować. Natomiast tutaj tak jakby każda osoba, czyli ty byku i ktoś z kim współpracujesz, miała jakby odpowiedzialność za każdą część, natomiast później te dwie części łączycie w całość i wtedy to będzie taki spójny, fajny wydźwięk, jeżeli chodzi o kwestie waszych właśnie możliwości w działaniu. Zatem coś takiego się tutaj pięknie właśnie też zarysowało dla Was. Karta Słońca z pustelnikiem. Zobaczcie. Pustelnik szuka światła, szuka rozwiązań i Wy też. Jeżeli będziecie wybierowali w pozytywie, to byk może wskazywać też drogę, o czym też było przed chwilą mowa. Mamy tutaj kochanków i karta kochanków jest kartą tak zwanych działań w współpracy, ale również będziecie umieli, warto, żebyście popracowali nad tak zwaną decyzyjnością, ale również i wskazywaniu innym drogi. Aby się nie powtarzać, charakterystyka byka. Byk, no trzy literki, to też w większej sekwencji kart tutaj nie ma, żeby gdzieś tam je mocno analizować. W każdym razie intuicja, podążanie w zgodzie ze sobą, wskazywanie innym drogi, z skróconego liczenia interpretator snów, ale również tak zwane krakanie, czyli możecie wiedzieć, że coś się właśnie też będzie realizowało, że coś się będzie, nazwijmy to, wydarzało. Natomiast karta rydwana ze sprawiedliwością, uważać na zazdrość, kwestie związanych z sukcesów, które są przy Was, a bądź ktoś ma i Wy jesteście o to zazdrośni, choć raczej byków by to dopadało w drugą stronę. Rodzice byki, uważajcie, żebyście swoich potrzeb, niespełnionych marzeń nie przelewali na dzieci, bo to też jest ważne w całej tej konfiguracji. Również rydwan ze sprawiedliwością, idźcie ramię w ramię z innymi, nie chowajcie się w niczyim cieniu, nie bójcie się być na tak zwanym świetle, nie musicie się chować, ale również nie pozwólcie się tutaj, nazwijmy to, zachłysnąć, czy też nie pozwólcie się sobie zachłysnąć właśnie tym światłem, które do Was idzie, do którego też zmierzacie. Wskazywanie drogi, znajdywanie tak zwanych rozwiązań, kto to byk będzie potrafił. No i oczywiście wszelkiego rodzaju współprace, które są przy Was, jako te, które będą Was motywowały również do działania. Być może będziecie potrzebowali kogoś, z kim będziecie umieli, nazwijmy to, przenosić przysłowiowe góry. Zatem, drogi byku, według kart Tarota,
Twoja charakterystyka opiera się na intuicyjności, na tym, aby wskazywać innym drogę. Współpraca każdej części jakby swoją robi, łączy się to w jedną całość. Uwaga na zazdrość, jeżeli chodzi o kwestie sukcesów. Jesteście wzajemni, czyli traktujecie ludzi z wzajemnością według kart, ale również zwracajcie uwagę na tak zwane tendencje manipulacyjne, które mogą Was dopadać. To czasem jest takie niepostrzeżone, że właśnie manipulujemy historią, właśnie manipulujemy jakąś osobą. I to, mam wrażenie, jest w tak zwanej uwadze i potrzebie, żeby byk tego pilnował. No dobrze, no to moi drodzy, teraz co byk ma usłyszeć, czego nie wie, a powinien usłyszeć? Drogi byku, jakie są tu wskazówki, podpowiedzi dla Ciebie? Zwróć uwagę na swoje otoczenie, na to, czy osoby bliskie Cię nie trzymają w tak zwanym zawieszeniu, ale również osoby spod znaku byka, które są samotne i teraz potrzebują, szukają wskazówki. Jeżeli chodzi o płaszczyznę emocjonalną, karty pokazują tutaj, że furtka właśnie się otwarła. Będziecie mieli możliwość tworzenia fajnej, wspólnej historii emocjonalnej. Drugi byku, co masz usłyszeć? Karta świata. Bądź otwarty, szukaj rozwiązań również z różnych stron. Nie opieraj się tylko i wyłącznie na tak zwanym wąskotorowym podążaniu. Perspektywa będzie miała też znaczenie. I teraz tak, karty pokazują tutaj, żeby inni nie marnowali Twojego zasobu, ale również nie pozwól siebie sprawdzać na zasadzie, ktoś Ciebie sprawdza, Twoją lojalność, a Twoją rzetelność pracy, ale również czy z kimś się spotykasz, a ktoś może chcieć to sprawdzać, żeby na to zwrócić uwagę, żeby w jakiś ten sposób nie pozwalać na to, żeby ktokolwiek Cię sprawdzał. Bo karta czwórki kielichów dla mnie jest kartą tak zwanego udawanego focha i sprawdzała, czy ta osoba zawalczy. Ale również czwórka kielichów z kartą kochanków mówi o tym, drogi byku, gdy oglądasz ten film, nie wchodź w relacje, które są nierozwiązane, czyli z kimś, kto jest w jakiejś relacji, z kimś, kto nie ma uporządkowanych jakichś spraw, bo to marnuje Ci czas. A przed Tobą może być coś znacznie piękniejszego. Karta dziesiątki kielichów, funkcjonuje wśród osób, z którymi rezonujesz. Dziesiątka kielichów pasuje tam, chce tam być, tworzę świetną przestrzeń, ale jestem również wśród ludzi, z którymi czuję się fantastycznie. Dojrzałość emocjonalna, doświadczenie, wiele byków najprawdopodobniej wiele w życiu przeszło i mają też tę mądrość życiową, wykorzystajcie ją. Dziesiątka buław jest kartą, która mówi o tym, żebyście uważali na działania tak zwane administracyjne, urzędowe. Tutaj możecie napotykać na jakieś przeszkody i może być też tak, że doświadczenie, ale też i pokora pozwoli Wam na załatwieniu wielu spraw, które wcześniej wydawały się być nawet niezałatwialne. Tak kolokwialnie powiem. Karta Królowej Mieczy z dziesiątką buław, drogi byku, w historiach zawodowych ktoś może chcieć Cię zbyt mocno obciążać sprawami, bo zbyt wiele możesz dźwignąć i ktoś może chcieć jeszcze dołożyć i jeszcze. Czas postawić granice. Zatem takie podpowiedzi, wskazówki są dla Was. Drogie kochane byki, dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami rezonuje. I oczywiście dajcie znać, czy chcecie więcej. Baran Wam się spodobał. Mam nadzieję, że byk również będzie się cieszył Waszym zadowoleniem. I gdy oczywiście będziecie mieli ochotę na więcej, to kolejne znaki już wkrótce. Na ten moment dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Całuję. Pa, pa! A jestem również na Instagramie, na TikToku i na Facebooku. Zachęcam Was do subskrybowania.